no, ludzie byli, tak powiem, brzydko przerabiani na mydło i szczotki. Tak w Chinach jest ogromna sieć obozów, można śmiało to nazwać koncentracyjnie, to się nazywa obozy reedukacyjne i tak dalej, centra zatrzymań. I co jest dziwnego, że osoby, które tam są przetrzymywane, mimo tego, że są poddawane torturą, represją, mają robione badania krwi, tkanek, grup krwi i tak dalej. I wedle kilku raportów dostępnych, tak jak krwawocznego Davida Kilgura, te osoby w momencie, jak potrzebny jest przeszczep, nerka, wątroba, serce, daną osobę się znajduje i transportuje się do szpitala, żywcem wycina się jej organ, bo organ z osoby żywego dawcy jest szansa na przyjęcie jest o wiele większa. Reszta, że tak powiem, ciała jest najczęściej kremowana. Jest parę raportów dostępnych na ten temat. To jest temat taki ciężko do uwierzenia, dlatego myślę, że mało słychać o tym w mediach. Ale ta cała procedura została rozpoczęta właśnie przez Jiang Zemin. My tu jesteśmy po to, żeby zaapelować do Xi Jinpinga, żeby zakończył ten proceder i postawił Jiang Zemina przed sądem.